Radzyń to przystanek Alaska. Kto pamięta ten serial, może parę sekund przewinąć, dla reszty krótkie streszczenie. Fabuła rozgrywa się w małym amerykańskim miasteczku na Alasce, do którego trafia młody lekarz z Nowego Jorku. Widzimy jego zmagania z małomiasteczkowym rozumieniem świata. W czołówce serialu pojawia się łoś, spacerujący o poranku ulicami miasteczka. Wielokrotnie słyszałem porównanie, że Radzyń to takie właśnie małe miasteczko, gdzie wszyscy wszystkich znają. Brakuje tylko łosia, spacerującego ulicą Ostrowiecką. No i właśnie się pojawił. W ubiegłym tygodniu podjechałem z dzieciakami do centrum. Spieszyliśmy się na lekcję angielskiego. Zaparkowałem na jednym z nielicznych wolnych miejsc pod Grzybkiem. Sprawdziłem, czy nie zablokowałem samochodu obok i popędziliśmy na zajęcia. Kiedy po wszystkim wsiedliśmy już do samochodu i chciałem odjeżdżać, mój wzrok przykuła naklejka na szybie. Białe kółko z czarnym łosiem na środku i dużym napisem na czerwonym tle dookoła. Łoś trzegawczy łoś za złe parkowanie. Teren prywatny. Zrobiło mi się głupio, bo rzeczywiście nic w Grzybku nie załatwiałem. Chwilę później pomyślałem, że to doskonały, delikatny, a stanowczy sposób, aby dać znać, że nie jest to już parking publiczny. Bez konfrontacji i negatywnych emocji, zupełnie jak między członkami małej społeczności, gdzie warto być miłym i wyrozumiałym. Zupełnie jak w przystanku Alaska. Dziękuję więc za tego łosia. Autentycznie, czegoś mnie nauczył. I o parkowaniu, i o Radzyniu.